Ja chciałam się w takim razie Ciebie zapytać, jak na przykład wygląda Twoja taka codzienna dieta? Czy Ty w ogóle unikasz jakichś produktów, czy raczej się tym nie przejmujesz? Cóż, ja staram się słuchać swojego ciała i ono najczęściej podpowiada mi to, na co ma ochotę. Obecnie mam jakiś taki, można powiedzieć, odrzut od wszelkiego rodzaju mięs i zdecydowanie bardziej smakują mi warzywa, różne owoce, ryby, czasem troszkę owoce morza i to się jakoś sprawdza. Ja się naprawdę czuję świetnie, więc na razie tej diety się trzymam. Ale zamierzasz przejść na wegetarianizm, czy to jest na razie takie po prostu chwilowe odrzucenie mięsnych produktów? Ja na razie czytam. Chciałabym gdzieś ograniczyć to mięso na pewno do minimum, a w przyszłości całkowicie z tego zrezygnować. To trzymamy bardzo mocno kciuki, bo to jest chyba dosyć mocne wyzwanie. Przede wszystkim to trzeba to zrobić z głową. No, nie można tego robić na hura. Trzeba się wgłębić w temat, dowiedzieć się, jakie produkty powinniśmy jeść, żeby zastąpić to, co jednak trochę mięso nam daje.